właśnie w tej miejscowości mieszka Ołma Genia. Ołma Genia Pampuch jest szanowaną i poważaną osobą w naszej miejscowości. Jednak od jakiegoś czasu ma pewien problem, a mianowicie jej nowo kura nie niesie jajec. Podejrzewa swoją sąsiadkę Brugalinę o spisek. Ołma Genia od lat upatruje Brugalinę swojego arcywroga. Moja baba od jakiegoś czasu jest nie do zniesienia. Dur głupie fanzoli, ja nie wiem, co się z nią dzieje. No kiedyś, jak my się poznali, ona była taką fajną, gryfną, że o! I taką gładziutką skórę miała, a jak pupcia nie umycie, a teraz to ani jak grzyb nie jest łatwo. No i ja nie wiem, co się w ogóle z nim dzieje. A idź pan, dej pan spokój. Już jest tam moja Duskiem od malutkiego. Ja nie wiem, co on ten za baba wziął. Mi się ta baba od zawsze nie podobała. Jakoś tak dziko z oczu spaci. Nie, to tam Rogalino, Jeronna. To jest istny anioł. Miód malina. A ta Genia całą, ja nie wiem, dej sobie spokój. Ja żebym godził, jak on się z nią chciał hajtać, że może dać się ona. A on nie, nie. Stop, nie mam takich problemów. Ja. Genia to jest Genia. Jej nigdy nie dogodzisz. Już w przedszkolu zabierała mi najfajniejsze zabawki. I jadła moje śniadanie. A teraz jej wnuczka robi moje wnuczce dokładnie to samo. I ową powiem, co w rodzinie, to nie zginie. Ja. Jarzek przyjechał z Niemiec, ten Gerhard, pamiętota. Mi się ta wieś tak pierońsko podoba, że Jarzek tu musiał przyjechać drugi raz. Ale tym razem coś tu jest nie tak. Ta Ołma Genia jest nie do zniesienia. Ja nie wiem, o co im wszystkim chodzi. No przeca jo jest taką, jak już była. A poza tym to jo tu nic nie zrobiła. Tu jest taką tragedią na całą wioskę. I to nie ino, bo to jest na skala międzynarodową. Bo jo nie mam jajec. Kury mi przestały nieść. Ja taką, ale taką kura czempion z Ameryki. I no wie ta co, mi tu coś śmierdzi, ta Brugalino. Łona w tym maczała palce, jową godą. Albo mi te kury wzięła, albo mi te jajca wzięła. Jową godą, coś tu jest nie halo. Nazajutrz rano o godzinie 16 rodzina Pampuchów wsiada do śniadania. Co się wydarzy? Genia, a jo godny, wiesz co, ja bych se zjadł taką smażunkę, taką, wiesz, boczek, fajnie na usmażony na oleskim maserku, o tym jest posiekaną taką cebula. Ty z oleskim, maserku, a na koniec, to wiesz, rozbije z jajko, rozumiesz? Weźmiesz, wybijesz żółtko. Rozbijesz żółtko i oddzielisz, wiesz, żeby nie tym ty, to rozbijesz całe jajko, weźmiesz plaska. Ty, ale ja będę wydmuszki robić. O, widzisz, to wydmuchasz? Bo krzyżowki tam zbierają, nie? No, ty nie myślisz wcale. Wydmuchasz na talerzy, weźmiesz plaszka, wyssostał. Żółtko? Ja, jak ta Kasia Glinka, ty z tego, tych barwów szczęścia. No, wyssosz te żółtko, wciepniesz na patelnię i tak z tymi pięcioma jajkami, wymieszasz 5 minut, potem jesz białko, tego jest, wymieszasz cebula, boczek, szynka i na koniec kucku kusek i bajdowy. Ja. Yeah.
To ja ci to teraz powiem. Myślisz za to, że ja jest twoja służąca, że ci tak pyta jajecka oddzielać, do ciebie pać, krajać w ogóle? Co? No ja. No nie. I ci jeszcze coś powiem, że ci nie zrobię tej jajecznicy. Co? Bo nie mam z tego prześcigoda, że ta brugalino, ta łotyka jedna tako z normalnie z kwas jeden i nowy wziął i jajca, i kura. I nie ma jajecznicy i nie wiecie. Jak to nie ma jajec? No przecież co? Czemu nie ma? No, no kura. Nie ma ci godą. No tak, ten twój czempion to wcale nie niesie, bo nie wiem, albo łazi do tej brugaliny, nie ma. A co ty chcesz w ogóle od tej brugaliny, gdyż ona jest całkiem w porządku? No, co ty godasz w mojej chałupie, że brugalina jest w porządku? Chyba cię popuścić. Jak to twoja chałupa? To moja uma z łupu. Budowali to. Jak? Moja chałupa. I on tu zeżyły wypruwą, żeby było fajnie posprzątane, wyglancowane, wszystko. A ty mi powiesz, że to nie ma chałupa. No nie. A co ty w ogóle tak tam brugalino, co? Co ona? Taką fajną, ja? Taką fajną, ja? Ja, no. Bo wiesz, ja cię mam już po dziurki w nosie i tyle ci powiem na ten temat. A poza tym, to wiesz, co jeszcze tam brugalino mi zrobiła? Ona mi rybka z mojego stawu wyciągła i przyleptała i nic mi nie zostało. Ona mi to specjalnie zrobiła i tyle ci powiem. Kobietą ona ją chciała ratować, myślała, że się topi. Ja topi, ryba się wchodzi topi. Ona to zrobiła specjalnie i oto w tych jej ślepiach widziała, że ona ją specjalnie mi rozeptała. Czy co, on wyś tam jej położył rąk? I oto dobrze pamiętam, jakby to było wczoraj. Nagle po schodach zbiega Genka. Pyta dziadku, co to jest za larmo i mówi, że u nich w Niemcach tak nie ma. Co to jest za larmo? U nas w Niemcach tak nie ma. Gerard, nie, ani jeden mój papież, ten twój opa, on już mnie wcale nie kocha. Wcale i mnie jeszcze nerwuje, bo mi godzą, że jajca są, a jajców nie ma. A u nas w Niemcach to jajca są. Co? Gerard, Gerard, lepiej dla mojego dobra i twojego istny, bo za osiągi pójdą. Gerhard zastanawia się, co takiego zrobił. Co ja takiego zrobiłem? Gerhard myśli, że nic nie zrobią. Ty ci ją myśla, że Jerzyk nic nie zrobił. Po chwili Gerhard dochodzi do wniosku, że jednak powiedział coś nie tak. Doszedłem do wniosku, że jednak powiedziałem coś nie tak. Tego samego dnia wieczorem do domu bambuchów przychodzi Arnus, który się sztamuje z Józkiem od malutkiego. Dawaj, matko, bo dzisiaj mecz, finał, Hiszpania z Niemcami grają. Nigdy ja bym zapomniał. No, dawaj, matko, bo kurde, patrz, leci już. Patrz ty. No. Alo, jest dobrze, żeś ty przyniosłem, no słuchaj, ja pierdolę, bo wiesz ty co, Alois, ty mnie tam sztamujesz z tym naszym Józkiem, mi? Ja, więc pamiętam, że my na fajcach latali tak na dół. Ja, Alois, a ty mnie lubisz tak, mi? No ja, prawda, to Dziosia się sztamuje z Józkiem, a ty się z jego baba, to cię muszę lubić, nie? Ja cię nie muszę zadać. Alois, a piwko byś chciał? Co? Ja? A u mnie tak nie, bo co? Ty się cicho, ty stary śryjgej śrmie, ja tu godam z Alois, by to mnie uda miał godać. Alois, a wiesz ty co? Ten mój bigos to jest najlepszy na świecie, nie? Ja, genia, ty się... O, genia, co się z tym dubskim? Taki mały telewizor umyka, daj kupić na fale, nie? Jocza nie, bo to za drogie, lepiej tam dekoder. Te plazma było, to ten kursek by było widać, ja bym minął, teraz co? A trzeba mu stać! A co, no nie fajno? No powiedz co, no! Ja fajnie. Alois? No dobra, godaj matko, o co ci chodzi, a tańczy jest mecz. To chcę oglądać, nie twój mecz. Alois, posłuchaj, ty to tam z tą brugaliną, nie? To wy się tam nawet lubi ta chyba, nie? Przedstawisz się ja.
No to słuchaj, bo ja mam do ciebie takiego romansa. Co? Jakie romansy? Co? Co za romansy? Ja, romans. Słucham ja cię. Dziosie, chyba na ten twój mecz. Bo wiesz, mi się tracą jajca. I ten mój czempion z Ameryki też. Łon tam łazi, ja ci wodą do tym rugaliny. Rugaliny? Ja, to łona jest wszystkiemu winno. I ty pójdziesz do niej i jej to powiesz, tak wiesz, tak niby nic, niby tam kafy jakiś się popytasz i wiesz, tak pokręcisz i no, niech cię rynka bosko broni, to byś jej nie powiedział, co to ja cię tam wysłała. No ja, o, jutro prawie do niej muszę i ktoś się zapytał. No widzisz. Ale powiedz mi, co ja z tego będę mieć? A ja ci taką jajecznicka zrobię na polsku. Co? Jaką jajecznicą? A miała to żeś nie chciała zrobić, co? A z tego ci ją miała zrobić? Z tego? Z luftu ci ją miała zrobić? Z luftu właśnie. Jedź do ty. No z każdego dnia rano Aloj za namową Gieni idzie do Mrugaliny na przeszpiegi. Niczego nie spodziewająca się Mrugalino przyjmuje Alojza do domu. Wywiązuje się między nimi rozmowa. Cześć moja kochana druhno! Co za ścież stary cepie? Co? Było do ciebie tu miła druhno druhinko, a ty do mnie starej cepie. Co ty chcesz o tym? Jakbyś mi tych jabłek stary cepie pierdzielą, to mi też była do ciebie mysza. Co, przecież ty masz 20 jabłonek, to tam takiej straty nie możesz. Ja byłem głupi, że jej te jabłka podpierdzielałem. Kurde, ona jest taki gryfny anioł. Ale wiem, co zrobię. Jako zadośćuczynienie wezna, zrobię jej z tych jajek takie pyszne ciasto. Pójdę do niej na kawę i potem będzie ino moje. Może ja byłam na niego zbyt szorstka? On jest taki fajny chłop. Mimo tego, że ma 70 lat. Ale jest taki gibki, jak dzik w majsie. A ten jego szalek, kurde, ach, jak ja bym nie czuchała. Następnym razem, jak do mnie przyjdzie, będę dla niego milsza. I zrobię wszystko, co będzie ode mnie chciał. Alois, mimo że nie jest dobrym kucharzem, to na jego szczęście w TV leciał ten sławny kucharz Makowicz. Ukokał od niego, jak zrobić ciasto i potem powiedział: uuu, bella, bella fantastico, uuu. Mrugalino! Jolaszek, przyszedł cię tu przeprosić i z tych twoich jabłek, żebym ci zrobił szarlotka. Wybaczysz ty mi. Ja dziękuję, pan, to też ci chciał przeprosić, mam za surowo. A ja bym się gubi, że ci te jabłka popierdzielę, tak sobie myślę. Dobrze, idź sobie. Zaproszę cię na kawę, pogodomy, sekundkę i będzie fajnie. Alois i Mrugalino gadają o pierdołach. Między nimi jest widoczna chemia. Niestety Alois przypomina se, że może spytać Mrugaliny o te jajca Gieni. Ty Mrugalino, no myślę, że i tak fajnie rozprawę i fanzoi, ale ja mam takie jedno zapytanie do ciebie. No godej, godej, ja ci wszystko powiem. Bo jakbym tutaj właził, żebym tak szedł przez sień i tak patrzę, taki srogi kosztuł z jajcami. Ja nie nosi ci tu jakoś inną kurę tych jaj? Skąd to za tych jaj? Skąd takie podejrzenia? A nie, tak, może tak, z ciekawości się. Ty nic dopiero wstał! Ty o tej mógłbyś gierić się, no! Jaki gier? Jak mogłeś mnie o jajca podejrzewać? Ty ją kradna! Ją kradna! Jak ty tak mogłeś? O, nie, nie, ale jeszcze... Jak ty... Nie! Ja byłam głupia, że ją uwierzyła w tego bajki. Już tak fajnie było. I tu co? Ta głupio Gienia. Ona maczała w tym palce. Wszystko przez te jajca. Co ona sobie uzdrowała w ogóle? Kurde, ona już na mnie tak fajnie, zalotnie i płynętnie maczała. A ja żebym to tak zepsuł. Mam nadzieję, że jeszcze mi się jakoś uda odkręcić. Następnego dnia Mrugalino postanowiła wyjaśnić całą sytuację z ołmą Genią. Na jej drodze spotkała wnuczka Gieni, czyli Geralta, i zaczęto go wypytywać.
tobą. Ołma Gienia mnie ostrzegała przed tą mrugaliną. Ona powiedziała, że to jest taki szatan, jak ich mało. Jezu, co ja mam teraz robić? Ja się jej tak boję. Ostatnio, że się tak boję, jak się Ołma Gienia zobaczył bez makijażu. Wiem, położę się na asfalcie i będę udawał, że nie żyję. Jak pomyślał, tak też zrobił. Ludzie w workach nigdy nie widzieli takiego pajaca jak on. Co za pajac? Już chciała z nim pogadać, a on co? Już silny, trup normalnie. I teraz co? Będę musiała iść do tej głupiej Gieni i powiedzieć jej, że jej wnuk trup leży silny. Nie wiadomo, co mu jest. Ale głupio, mamo. Mrugalino, ach ta mrugalino, całą mrugalino i nawet jej po czwarte mrugalino. W tym samym czasie, jak Józek ciepie gnój, Gienia idzie do kurnika. Zauważa, że ciągle nie ma jajec. Jochnie szczyja, tych jajec dur sam nie ma. No normalnie ta mrugalino rozszarpie, jak mi się ino na patocy. Co z tymi jajcami się robi? Przestań, tu nie ma ani mówił jajec, ani czempiona. Kajdy mój czempion! Józek, pójdź sam, ale matko! Kaj, co moje jajca? Kaj, moje jajca, do siebie tu. Gienia, może ci meliski zapadną? Ty mi tu z meliską nie wyjeżdżaj! A poza tym, to cały ty się na mnie wydzielasz. Przez to nie moja wina, że jajec i moje nogi mrugali, nie ci cały czas tłumacza, że to wszystko przez ta kobieta. Bo młoda sytuacja. Bierę mi te jajce, i bierę mi czerwiona. I ona mi tak gdzieś teś, do mnie. Tak mi cały czas tak robi. A ty mi nogę mrugalino jest taką fajną. Ja, no być. No i co się na mnie ciesz? Przecież to nie jest moja wina, że to mi te jajca giną. No, a czy ja? Mrugaliny! I nie będę jajec, bo nie ma tego zrobić. Do domu papugów przychodzi Alois. Mówi o mnie Gieni, że został zdemaskowany. Gienia, wiesz jak został zdemaskowany? Coś ty zrobił? No, ja nie wiem jak ona to... Cię chyba normalnie pogrzało. I to ja teraz wyda się musiała ty... Już nie powiem komu tłumaczyć. Z mazurki mi zrobisz wyjdzie. Ja z mazurki, cię chyba normalnie wdekiem, że wynoś mi się na nią. Nie opytała. Ja, ale żeś nie udała, czyli tak sprawa co było, na nie wiedziała o co chodzi. Józek był jak... Bóg i Józek mi świadkiem, tak było. Ja, Bóg, ty to Boga nie wieszaj! Wynoś mi się, ale już! Gienia nie wie, co ze sobą zrobić. Co ma dalej począć? Jest zagubiona, nie wie, co robić. Gerhard, synku mój! Nie stoi! A u nas w Niemczech to wszyscy mają zwidy. Patrz, ty duma tego przynalazła. To jest! To zwidy to ja miałam, jak twojego wnukałem normalnie w drzwiach zobaczyłam. Jeszcze przed chwilą martwy leżał na drodze, a teraz nie wiesz jak! Ja się zgubił, kobieto! Martwy przyjechał z Niemiec przez wczoraj. No a gdzie się leżał na? Już mam do ciebie leżał na asfalcie. Tu! Tyś mi nawet nie dostępni czempiona wzięła, to jakiego czempiona kończyła? No za łodyga jest to! Jakiego czempiona? O czym ty do mnie gadasz? Moja kura z Ameryki! Ona mi jajca miała jeść całe stosy, takie srogie, nawet jak od skrusie je mąż! No właśnie przez ciebie ty łodygo nie ma! Przeze mnie? Tyś mnie słowo pozabierała do siebie! Kura, mam swoje! Specjalistka! Jestem specjalistką od kur. Ukończyłam studia kuroznawstwa i kogutoznawstwa. W 1989 roku zajęłam pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą kurę,
która znosi najwięcej jajek. Prawdy się taką dupno specjalistka. To się pokoż, co ty się wielce znos. Chodź do mojego kumina. O, zaprowadź mnie, zaprowadź. Proszę bardzo, tu jest mój cisz. I co się głupio cześć? Nie, skoro ty? A u nas w Niemczech to nawet koguty nie są jajca.